syn Andrzeja Poniatowskiego i Teresy z książąt Kińskich, rodu czesko-austriackiego, urodził się w Pałacu Kińskich w Wiedniu. Wychowany w niemieckojęzycznych kosmopolitalnych środowisku Wiednia i Pragi stał się Polakiem z wyboru, dzięki opiece stryja Stanisława Augusta Poniatowskiego. Książę Józef Poniatowski biegle władał językiem francuskim, polskim i niemieckim. Już jako młodzieniec spędzał sporo czasu w Warszawie ze swoim stryjem Stanisławem. Młody Józef od dziecka był szkolony z myślą o służbie wojskowej. Wstąpił do wojska austriackiego w 1788 roku. Doszedł do stopnia pułkownika i został adiutantem cesarza Józefa II. Wyruszył na wojnę z Turcją. Józef został poważnie ranny, prowadząc szturm twierdzy Sabak w Serbii. W 1789 roku wraca do Polski, gdzie akurat Sejm czteroletni uchwala konstytucję 3 maja. W 1792 roku wybucha wojna z Rosją. Książę staje na czele polskiej armii. W czerwcu dochodzi do bitwy pod Zieleńcami. Pod wodzą Józefa Poniatowskiego Polacy odnoszą zwycięstwo. Po tej bitwie za namową Józefa król Stanisław ustanawia wojskowe odznaczenie Virtuti Militari. Zwycięstwo to podnosi morale całego wojska. Rosyjska przewaga militarna zmusza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do zawarcia układu z carycą Katarzyną. Książę Józef nie chce pogodzić się z tą decyzją. Pisze do króla. Na taką nikczemność nie byłem przygotowany. Raczej należało bić się do zgonu niż oddychać hańbą. Na wieść o przystąpieniu króla do Konfederacji Targowickiej książę Józef odesłał stryjowi swoje ordery. Orła Białego i świętego Stanisława. Książę opuszcza Polskę, wyjeżdża do Wiednia. W 1794 roku wybucha insurekcja kościuszkowska. Poniatowski bez wahania wraca do Polski. Wspiera Tadeusza Kościuszkę w walce o niepodległość. Udział księcia Poniatowskiego w powstaniu był jednak trudny z powodu pokrewieństwa z pogardzanym królem, braku dobrej współpracy wojskowej z Kościuszką, Zajączkiem i Dąbrowskim. Po klęsce powstania książę Józef pozostał przez jakiś czas w Warszawie. Jego majątki skonfiskowano, ale odmówiwszy przyjęcia posady w armii carycy, jak i zadeklarowania o lojalności wobec władz rosyjskich, dostał polecenie opuszczenia stolicy i w kwietniu 1795 roku wyjechał jeszcze raz do Wiednia. Po śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i carycy Katarzyny w 1798 roku wrócił do Polski, gdzie bawił na zamku pod Blachą i pod warszawskim pałacu w Jabłonnie. W tych latach pozostawał politycznie względnie nieaktywny, a hulaszczy tryb życia skupionego wokół niego środowiska budził powszechną krytykę. Przez całe życie otaczony był pięknymi kobietami, nigdy się nie ożenił. Miał dwóch synów z dwóch nieformalnych związków. W roku 1806 w pogoni za wycofującą się armią pruską na tereny dawnej Rzeczypospolitej w
wkraczają wojska napoleońskie. W lipcu 1807 roku powstało i miało nadaną konstytucję Księstwo Warszawskie, w którego rządzie Poniatowski został ministrem wojny. Książę Józef rozpoczął przy wsparciu finansowym Francji szkolenie armii Księstwa Warszawskiego. Na wiosnę roku 1809 stawił czoło dwukrotnie przeważającym siłom inwazji austriackiej. W nierozstrzygniętej bitwie pod Roszynem 19 kwietnia zaimponował swoim i przeciwnikom bohaterstwem osobistym. Mimo że oddał Warszawę, odbił liczne miasta na południu Rzeczypospolitej i powiększył dwukrotnie teren Księstwa Warszawskiego, co zmusiło Austriaków do wycofania się z Warszawy. W 1811 odrzuca propozycję przejścia z wojskiem na stronę władcy Rosji Aleksandra I, który w zamian miał rzekomo odbudować Polskę w granicach przedrozbiorowych. 1812 rok, Armia Polska w liczbie 32 tysięcy jako piąty korpus pod dowództwem księcia Józefa uczestniczy w kampanii przeciw Rosji. Żołnierze walczą pod Smoleńskiem, w wielkiej bitwie pod Borodiną.
Ciężko kontuzjowany 29 października w bitwie pod Wiaźmą próbował kontynuować aktywną służbę. Podróżował dalej na zachód w powozie z dwoma rannymi przybocznymi. Przy przeprawie przez Berezynę ledwie uniknął niewoli rosyjskiej, ale ostatecznie w grudniu dotarł do Warszawy. Do końca życia do zdrowia w pełni nie powrócił. Po katastrofie armii napoleońskiej w Rosji Poniatowski podjął pracę od razu nad odtworzeniem Wojska Polskiego. W 1813 roku przeciwstawił się naleganiom rządu skłaniającej się do ugody z carem Aleksandrem. Sam też nie przyjął oferty Aleksandra dotyczącej amnestii i współpracy. Poprowadził kilkunastotysięczną armię przez Austrię do Saksonii, gdzie jako dowódca 8. Korpusu Wielkiej Armii walczył pod Lützen. Następnie bronił pasma gór czeskich i walczył na lewym brzegu Łaby. Przebił się do Lipska. 16 października został mianowany przez Napoleona marszałkiem Francji, co było jedynym takim wyróżnieniem dla cudzoziemca. Piętnastego października Poniatowski wykonywał swój ostatni rozkaz – osłonę odwrotu armii francuskiej. Mając za sobą przedwcześnie wysadzony most na Elsterze, znowu ciężko ranny, rzucił się z koniem do wzbranej rzeki i został omyłkowo ostrzelany przez Francuzów, stojących na drugim brzegu. Tam zginął. Poniatowski pochowany został na cmentarzu Świętego Jana w Lipsku, gdzie do dziś znajduje się poświęcona mu tablica. Ciało księcia sprowadzono z Lipska do Polski we wrześniu 1814 roku i złożono w podziemiach Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Zgodnie z wolą Senatu radzącego Wolnego Miasta Krakowa oraz zgodą cara Aleksandra 22 lipca 1817 roku zwłoki księcia zostały uroczyście złożone w katedrze na Wawelu.